No to próbujemy kawki. Wiwat, dorosłość! Halo, pani Leno, gdzie pani jest? Czemu pani jeszcze nie ma w pracy? Która to jest godzina? Zaraz, to poza wariactwa. Ale o czym to mówisz? Boję się, że ktoś mnie goni! Gdzie ja jestem? Co jest grane? Czy to nie jest mój pokój? Co jest grane? Przeprowadziliśmy się? To niemożliwe. Mamusia, tata, Marcelek! Halo? Halo? Robicie mi jakiegoś żarta, jakiś prank? Nie ma ich. Gdzie ja jestem? W jakim jestem mieście? Nie wiem, skąd się tutaj wzięłam? Jak to? Nie ma rodziców? Przecież sama sobie nie dam rady! No nie, ja naprawdę mieszkam sama w mieszkaniu, w mieście! Chwila. Mieszkam sama! Nikt mi nie będzie rozkazywał! O tak! Wolność! Mogę robić to chcę! Aha! Oh yeah! Mogę robić to chcę! Ja mam mieszkanie, a to oznacza, że jestem dorosła! O tak! Nie muszę w ogóle chodzić do szkoły! O tak! Aha! Dobra! Ale super! Jestem dorosła, a dorośli nic nie muszą robić, mogą się tylko luzować. I będę mogła jeść, co będę chciała i robić, co będę chciała. O ja, teraz sobie założę szlafrok i zrobię sobie jakieś pyszne śniadanie. Ale mam fajne mieszkanie. Ekstra jest być dorosłym. Okej, robię sobie śniadanko. O, co my tutaj mamy? Jakiś krem czekoladowy. Zrobię sobie kanapkę z kremem czekoladowym. Z dużą ilością kremu. Nikt mnie nie zabroni. O tak. Teraz zrobię sobie tościki. Z dużą ilością kremu czekoladowego. No i poczekamy sobie. A w tym czasie włączę sobie coś do oglądania. O! Już się zrobiły. Idę. A teraz mega dużo kremu czekoladowego. Dorośli bardzo często piją kawę i mówią, to mi nie wolno, więc zrobię sobie kawę. Kawka zrobiona. Okej, no to próbujemy kawki. Wiwat, dorosłość! Pst.
książka obrzydliwa. Szefowa? Jaka szefowa? Halo? Halo, pani Leno, gdzie pani jest? Czemu pani jeszcze nie ma w pracy? Która to jest godzina? Proszę w ciągu 30 minut zjawić się w biurze, inaczej wyciągniemy konsekwencje. Rozumie się? Rozumie się. 30 minut, czekam. Tak, do widzenia. No, do widzenia. Co? To ja pracuję! Mniejsza, tylko 30 minut muszę się szybko ogarnąć. Praca, praca, praca. Ale gdzie ja w ogóle pracuję? Nie mogę sobie przypomnieć. Może mam jakieś maile służbowe. Tak, dobry pomysł. Na pewno jakieś tam się znajdą. Ale na początku muszę się jakoś ogarnąć, no bo tak nie pójdę do pracy. Okej, te zęby szybko umyję. Fryzury już nie robię, bo nie ma czasu. Mam pracę, mam pracę. A przecież drudzi mają pracę, więc to chyba normalne. Drudzi jeszcze nie malują. Nie pomalowałam się. Trudno. Ale wieje. W ogóle spóźnię się. No nie, do autobusu za daleko. Taksi na pewno będzie stała w korkach, bo słyszałam teraz jakąś straż. Wypoczyjcie sobie hulajnogę. Okej, ty może szybciej dotknę, ale i tak będę wyzywać. A few moments later. Okej, jestem. Co? Zamknięte? No ja teraz wejdę. Może mam jakąś kartę dostępu. Zobaczę. Tak. Okej. Co? Coś nie działa? Jak? Ja to źle robię? Tam jest czytnik. Gdzie mój pokój? O, tam chyba. O, to ja. Okej, jestem, ale... Co mam tutaj robić? Co są te kartki? Okej, to trochę sobie tutaj posiedzę. Może gdzieś porysuję, bo są kartki. Ta praca dorosła jest nawet fajna. No, wreszcie jesteś. Która to godzina? Jak ty wyglądasz? Chyba zaspałaś, co? Na 8 się przychodzi do pracy, a tu są projekty, które musisz opisać. Wszystkie po kolei na za 2 godziny. Dobrze, Szymon, dobrze, dobrze. I pamiętaj, o 12 spotykamy się na prezentacji. Tak, pamiętam. No nie, dorośli jednak tak fajnie nie mają. Ile pracy! Okej, zobaczę, o co w tym chodzi. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest. Lena, no gdzie byłaś? Wszyscy cię szukają. Jeszcze to. Tak, na raz, dwa, trzy. Co? To jakaś tragedia. Już tu nie chcę pracować, w ogóle nie chcę być dorosłą. Gdzie się mają o wiele lepiej. O, Lena, ty masz do przyjrzenia rzeczy. Szybciutko. Ja zaraz oszaleję. Ile tej nudnej pracy. W ogóle ja nie wiem, co tam chodzi. 2 hours later.
Lena, za 15 minut prezentacja. Ogarnij się, jak ty wyglądasz. Proszę cię. Co? Jeszcze prezentacja za 15 minut? Ja zaraz oszaleję. Okej. Która godzina? Dobra, 15 minut już minęło. I za tą prezentację. Ciekawe, co to będzie. Dzień dobry. Dzień dobry, Lena. Zapraszamy do prezentacji. Hej, Lena, super, że jesteście. Ale zaraz, zaraz, co to za wariactwa? Ale o czym ty mówisz? Gdzie ty jesteś? W pracy chyba, tak? Tak. Proszę bardzo, wytłumacz nam, o co chodzi z tymi wynikami, bo tutaj troszeczkę nie rozumiemy tego, skąd takie tutaj dane wzięłaś. Możesz wytłumaczyć to? No, chodź na tę kreskę, tego czerwona, różne liczby. I jak ta kreska idzie sobie tak do góry, tak 100%, to dobrze chyba, tak? Tak. To mamy różne miesiące. No, miesiące, ale... Pani Leno, zacznijmy o konkrety. Z tego nic nie wynika, Lena. Tak, tak jest. Dzień dobry, jak sobie radzi pani Lena? No, panie dyrektorze, ona w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Ja naprawdę, ja sobie tak pracy nie wyobrażam. Pani Lena, ja już troszeczkę panią obserwuję. Pójdzie pani za karę na kopiarkę. Nie nadaje. Coś zepsułam. No spróbuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Uwaga. Próbuję. Proszę, że się nic nie popsułam, jaka ulga. I tak przez 8 godzin. Masakra. Wkładanie. Naciskanie. Wkładanie. I naciskanie. Much later. Kartka ksero. Kartka ksero. Kartka ksero. Kartka ksero. Kartka ksero. Jeju, co tak jest późno? Ja dopiero wróciłam z pracy, ja już nie chcę tak żyć. Od rana do wieczora muszę być w tej pracy, aż do nocy już, no. O nie. Przez tą skopaną prezentację miałam nadgodziny w pracy. O, winda. Dlaczego za dorosłych nigdy nie sprząta? Na początku się przebiorę, bo to jest strasznie niewygodny strój. Okej, jestem przebrana, ale zanim zacznę sprzątać, zjem sobie coś. Co? Tylko borówki? No nie, dorośli muszą sami zrobić zakupy, a ja zapomniałam o tym. No trudno, zjem te borówki. Dobra, nie będę. Ewentualnie mogę zjeść ten chleb z kremem czekoladowym, ale boję się, że zmiotuję. No trudno, nie będą borówki. Okej, coś sobie obejrzę, zjem borówki i będę sprzątać. Może jakiś horror? Dorośli to oglądają. O, horrory. Niech będzie ten pierwszy.
mnie. Potem dokończę te borówki. Idę posprzątać. Czekolada. Ach, już więcej nie zjem, bo mnie zmuli. Co tam się uchowało? Muszę teraz jeszcze wyrzucić śmieci. Wszystkiego się teraz boję. Mogłam go nie oglądać. Lepiej szybko załatwić sprawę. To śmierć! O nie! Goni! Czy wy też tak czasem macie, że czujecie się, jak ktoś was zgonił i zaraz miał was dopaść? O, jeśli tak, to dajcie łapkę do góry. Nie, ja już nie chcę być dorosła, chcę być znowu dzieckiem. Niech dorosłość sobie jeszcze na mnie poczeka. Okej, jeśli wam się podoba, dajcie superowe łapki w górę i subskrybujcie, papatki.